Po co ten wodór, skoro mamy auta elektryczne bateryjne? To jest Toyota Mirai. Elektryczna limuzyna na wodór. Takie auto możemy zobaczyć od 3 lat na ulicach Londynu, Hamburga, Paryża czy Oslo. Ale nie w Polsce, bo nie było ich gdzie zatankować. Ale od niedawna działa w Polsce, w Warszawie, pierwsza stacja tankowania wodoru. I ja dzisiaj pokażę Wam, jak wlać wodór do tego auta, czy to jest bezpieczne i co z tego wynika. Ale zanim tankowanie, kilka słów o technologii. Tu macie ogniwa paliwowe, a nie silnik. W tych ogniwach następuje reakcja chemiczna wodoru z tlenem i powstaje prąd. A silnik elektryczny znajdziecie gdzieś tam, bo ta limuzyna ma napęd na tylne koła. A zbiorników na wodór szukajcie pod podłogą. Więcej informacji o tej technologii znajdziecie w linku poniżej, w opisie. A my jedziemy tankować. To po co wodór, jak mamy auta bateryjne elektryczne? Otóż ten samochód, przecież też elektryczny, mamy w teorii zatankować wodorem w kilka minut. A auta elektryczne, bateryjne ładujemy od kilkudziesięciu minut do ponad godziny czasu. Teraz sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce, pomierzymy, poważymy, bo jesteśmy na pierwszej w Polsce komercyjnej stacji tankowania wodoru. Pojawił się komunikat: niski poziom wodoru, zatankuj. Mamy rezerwę, zasięg około 49 km, no to tankujemy do pełna. Ale zanim zatankujemy, musimy wybrać dystrybutor i zapłacić wyłącznie kartą. A sam proces tankowania jest bardzo podobny do tego znanego z aut spalinowych. Odsłaniamy wlew. Wyciągamy nalewak, umieszczamy go na wlewie, blokujemy i jeszcze nie możemy tankować. Musimy nacisnąć przycisk start na dystrybutorze. Proces tankowania się rozpoczął. On składa się z kilku faz. Najpierw system sprawdza szczelność między dystrybutorem a wlewem, to bardzo ważne. Potem rozpoczyna się tankowanie, ono jest przerywane, dlatego że co pewien czas system znowu sprawdza szczelność układu. Tankowanie odbywa się w kilka minut. Za chwilę poznamy wynik, czyli czas i ile tych kilogramów wodoru finalnie nam do zbiorników weszło. No dobra, czas na werdykt. Zatankowanie 4,97 kg wodoru zajęło nam czas 4 minuty 33 setne. Czyli totalnie porównywalny z zatankowaniem takiej dużej limuzyny do pełna na stacji benzynowej klasycznym paliwem. Można? Można. To pierwszy tego typu obiekt w Polsce, ale za chwilę będzie otwartych kilka następnych. Czekamy na stacje w Trójmieście, w Katowicach, w Rybniku, w Lublinie, Wrocławiu czy Poznaniu. Ale daleko nam do takich krajów jak Niemcy czy Francja. W Niemczech mamy 104 obiekty, we Francji kilkanaście. Mirai to bardzo ciekawy miks bateryjnego elektryka z samochodem spalinowym. Ma wszystkie atuty auta elektrycznego. Jest cichy, komfortowy, płynny, bezemisyjny. Ale tankujemy go tak samo szybko jak auto spalinowe. I oszczędzamy czas.